in ihrer schönen Stadt machen konnten, vor allem in Żeromskie Hospital. Szpital Żeromskiego to dla nas bardzo ważny projekt, dlatego że chodzi w nim o przyszłość dzieci. Dzięki tym środkom udało się odnowić i wyposażyć w nowoczesny sprzęt oddział dziecięcy, dzięki czemu mali pacjenci mogą być teraz dużo lepiej leczeni. Co roku organizujemy w miesiącu grudniu Mikołajki dla dzieci. To jest jedna sprawa. Drugie, od 7 lat organizujemy turniej szachowy prokocimski szachmat. Fundujemy stypendia dla dzieci z Nowego Prokocimia, konkretnie z naszego osiedla. Szczególnie tak zwracamy uwagę na to, żeby to były dzieci z dobrymi wynikami w szkole, ale jeszcze dodatkowo, żeby jakieś talenty miały. I dziś, z tej okazji, że w tym roku stowarzyszenie 10 lat ukończyło, ufundowaliśmy dwa stypendia, które będą wręczone dzieciom tradycyjnie na Dniach Prokocimia. Jestem zaskoczony taką nagrodą i tym zgłoszeniem mojej osoby do tej nagrody. Ale myślę, że po prostu wszystkie działania, które mają miejsce w DPS-ie, a więc i wspólna modlitwa, i spotkania, ale też towarzysze w różnych uroczystościach rodzinnych mieszkańców i pracowników tego domu. I chyba to skłoniło tą społeczność, aby mnie wytypować do tej nagrody. Gdyby nie ci ludzie, to wiele osób byłoby w znacznie cięższej sytuacji niż są. Ja tu nie mówię tylko o sytuacji finansowej, bo to nie chodzi o wspomaganie pieniędzmi, aczkolwiek też momentami to na tym polega, ale o wspomaganie, po prostu żeby ci ludzie wiedzieli, że ktoś się nimi interesuje, że ktoś się nimi zajmuje, że to jakaś taka jest sytuacja, no powiem, że jest społeczna. Ci ludzie, ci laureaci pokazali, jak dając innym, samemu się wzbogaca. Gratuluję i muszę powiedzieć, że w tym roku mieliśmy wielu kandydatów i konkurencja była bardzo duża.